No, cześć wszystkim. Ponieważ dużo zapytań było w temacie rzutowania, i to jest temat, który boli wiele z nas, to proponuję, żeby dzisiaj do tego powrócić i na przykładzie innej bryły niż kilka dni temu pokażę Ci jeszcze, jak skutecznie poruszać się w temacie rzutowania, czyli jak sobie poszczególne rzuty wyobrazić, jak wyobrazić sobie bryłę. Nigdy za wiele ćwiczeń, także tutaj proponuję, żeby ten temat poruszyć. Po pierwsze, zatrzymajmy to może. Po pierwsze, jeżeli mówimy o rzutowaniu, to w rzutowaniu zawsze jest jakiś rzut, który jest rzutem głównym. I ten główny rzut nie jest to obojętne, który to będzie rzut, dlatego że jeżeli mamy taką bryłę, która jest no dość prosta, ale jednocześnie w zależności od tego, z której strony na nią spojrzymy, to albo widać, co to jest, albo nie widać, co to jest. Więc na przykład, jeżeli sobie zobaczę z tej, to może jeszcze, ale jakbym zobaczył sobie z tej strony, no to nie wiadomo, czy to jest jakaś płyta, czy sześcian, czy jakiś słup na przykład widziany z góry. Tego nikt nie wie. Zależy od wyobraźni indywidualnej osoby. Czyli na przykład jakbyśmy sobie spojrzeli, nie wiem, czy to mi się uda, od tej strony. Też nie widać, że ta ścianka jest pochyła. Ale jakbyśmy sobie spojrzeli na przykład od tej, no akurat nie to chciałem pokazać, od tej strony, no to widać, że tu już jest coś na temat tego kształtu wiadomo. Nie wiadomo, jakie to jest grube, nie wiadomo, jakie to jest szerokie, ale widać przynajmniej, że to ma jakiś kształt. I teraz każda bryła ma pewną charakterystyczną cechę odnośnie właśnie swojego kształtu. I dlatego w takim na przykład przypadku bierzemy sobie taki rzut na główny, który będzie najwięcej pokazywał. Czyli weźmy sobie na przykład ten rzut jako rzut główny. I ja tu może pokażę w prosty sposób sobie to zbudujemy. Ważne jest zacząć od tego, z której strony zaczniemy na to patrzeć, bo później będzie dużo, dużo prościej. Trochę może mniejsze. O, może być takie. No, w zasadzie może być takie. No dobrze, i teraz co? I to jest rzut główny. Weźmy sobie nawet go już tak w ramkę. No może nie czerwoną, bo to się zleje. Nie będzie w kolorze zielonym. Ramka, że to jest rzut główny. Może trochę bardziej starannie. O, coś takiego. Czyli to jest rzut główny. I teraz my chcemy zrobić sobie pozostałe rzuty, które tutaj są potrzebne. No i żeby to pokazać, to weźmy na przykład sobie, na przykład możemy sobie zrobić ten rzut i ten rzut. I w sumie nie wiem, czy to się zmieści, ale może jeszcze raz. Dokładnie tak zrobimy, tylko może troszkę to przesunę niżej. O, może coś takiego będzie. No dokładnie, czyli to co chciałem tutaj wcześniej zrobić, czyli weźmy sobie, narysujmy, jak będzie wyglądał ten rzut i ten rzut. Jak się do tego zabieramy? Jeżeli w ogóle nie wiesz, jak to ruszyć, no siedzisz i myślisz, co tu zrobić, to może jeszcze raz, jak nie widziałeś poprzedniego materiału, to może ja go tu podlinkuję później. No, był kilka dni temu, ale warto, naprawdę warto. W ten sposób, że jeżeli nie wiesz kompletnie, co zrobić, no już po prostu nie wiesz, jak ruszyć, to zrób sobie coś takiego. Zrzutuj sobie
te charakterystyczne punkty, czy charakterystyczne wymiary, czy charakterystyczną wysokość. I wiadomo, że to jest na przykład takiej wysokości. Tyle wiadomo. Jak już nic nie wiesz, to to wiesz. Czyli na przykład to wycięcie. To wycięcie jest takie. O, coś takiego. Ale jeżeli chcesz pójść krok dalej, to ja ci pokażę ten krok dalej, jak go zrobić. To jest rzut główny, jeszcze raz. I żeby zrobić sobie rzut z tej strony, czyli jeszcze raz pokazuję. No, może to wyłączę, będzie łatwiej. Czyli rzut z tej strony, ten rzut. Czyli ten rzut, to co robimy? Wyobraź sobie, że jeżeli ten rzut jest po tej stronie, po tej lewej stronie powiedzmy, którakolwiek by to nie była lewa, to wyobraź sobie, że jest taka pionowa oś właśnie po tej stronie tego przedmiotu, wokół której obrócisz go o 90 stopni. Pionowa oś. Tak jak zawias w drzwiach. O, może tak będzie najlepiej. Mogłem tu wrzucić jakieś zdjęcie drzwi. Normalne takie zwyczajne drzwi, jak masz w domu. Jak wchodzisz do pokoju, to otwierasz te drzwi w ten sposób. Tak otwierasz. Nie robisz tak, że otwierasz i potem jeszcze te drzwi podnosisz jakoś. Nie. Mam nadzieję, że zawiasy są sprawne. Czyli mamy tak i chcemy mieć ten rzut, czyli wokół tego zawiasu obracamy sobie coś takiego w ten sposób. Czyli ten lewy rzut będzie wyglądał dokładnie w ten sposób. No może sobie to ustawię tak, żeby zaraz tam wrzucić, gdzie to rysujemy. Czyli myślę, że ten przykład z drzwiami jest trafny. Czyli nie mnie oceniać oczywiście. Ale pójdźmy z tym dalej. Czyli tak. Trochę za bardzo to zmniejszyłem, ale nic. Zaraz będzie dobrze. O, też trochę za dużo. Nigdy nie wolno rezygnować. Dobra, nie będzie coś takiego. Ach, trochę jeszcze może. Trochę większe. No i dobrze, i powiedzmy, że to jest. Nie powiedzmy, tylko to jest dokładnie ten rzut. Czyli jeszcze raz. Obróciłem sobie wokół tej pionowej linii, pionowego zawiasu. Ja go normalnie tu narysuję, żeby wszyscy wiedzieli. Tu jest zawias, tak jak w drzwiach. I obracam sobie wokół tego zawiasu o 90 stopni. Jak nie wierzysz, to dojdź do drzwi najbliższych, przy jakich siedzisz. I zobacz, jak drzwi się otwierają. Wtedy będzie ci łatwiej, no bo ja też to rozumiem, że trzeba to na własnej skórze zrozumieć. Czyli jeszcze raz. Można sobie też pomóc właśnie tym rzutowaniem, że rzutujemy sobie to wycięcie tutaj. Czyli to jest dokładnie to. Potem rzutujemy sobie, o tym wcześniej zapomniałem, ale też tą krawędź. I ta krawędź to jest dokładnie to, prawie że trafiłem. I ta wysokość tutaj jest tutaj. Czyli teraz widać, że to rzutowanie jakby polega na przenoszeniu tych punktów prostopadłym względem tej linii, która jakby łączy te rzutnie. Czyli wyobraź sobie, że ta granica między rzutniami, tą rzutnią główną, a tą z boku, to jest takim właśnie zawiasem, wokół którego to kręcisz. Dobrze. Połowa sukcesu. Teraz narysujemy sobie rzut z góry. Znaczy nie rzut z góry, tylko ten górny rzut, czyli to będzie rzutem z dołu. I ponownie. Teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w kropce. Nie wiemy, co ruszyć, jak ruszyć. Bierzemy sobie poszczególne te punkty. Przenosimy prostopadle do góry. Bo chcemy ten rzut. Przed chwilą był pytajnik tutaj narysowany. Nie będę ponownie go rysował, bo wiemy, że nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał ten przedmiot, ta bryła i dlatego sobie to prostopadle sobie rzutujemy. I jak się zafiksujesz właśnie w tym rzutowaniu tych
punktów i krawędzi, to może to będzie łatwiejsze w pewnym momencie. Nie od razu, bo to jest tak jak z jazdą na rowerze i na każdym innym pojeździe, czy nauką każdego innego języka. To, co mogłem, to rzutowałem. Nic więcej nie wiem. Jestem w kropce. Co robię dalej? Patrzę na tę bryłę sobie. O. Żeby nie było, to jest ta bryła. To jest ta bryła, dokładnie. Ta bryła. I sobie normalnie to biorę. Siedzę i myślę, co tu zrobić, żeby narysować ten górny rzut. No to po prostu muszę wziąć znowu. Wyobrazić sobie, że tutaj jest zawias. Że jest tak usytuowany. Tu jest ta granica między tą rzutnią, a tą rzutnią, na której będzie za chwilę rzut. I obracam sobie wokół tego zawiasu o 90 stopni. 90 stopni. No i dobra, i teraz zróbmy to praktycznie. Czyli to będzie ten rzut. Czyli tutaj jest zawias, ja to obracam. No to obracam, czyli może bardziej tak obrócę, będzie łatwiej. Ja sobie to obracam, czyli obróciłem sobie tak i widzę ten rzut, który jest tutaj. Czyli to w rzeczywistym rezultacie to będzie rzut z dołu. Czyli tak będzie wyglądał. No i dobra, to teraz sobie weźmy to, ściągnijmy, skopiujmy. Mam nadzieję, że ta metoda jest w miarę prosta, ale wiem również, że nie od razu jest jasna, więc niestety nic nie zastąpi treningu. Nie znam innej metody jak trening. Trochę większe. Czyli jak widzisz, na twoich oczach wszystko się samo tworzy i też możesz tak samo zrobić. No załóżmy, że jest prawie dokładnie. O, coś takiego. I jeszcze raz pokażę na tych, jak to rzutowanie właśnie wygląda. Czyli po prostu bierzemy sobie, rzutujemy na przykład tą szerokość, zgadza się, tą szerokość, zgadza się, i tą krawędź, ta krawędź. I to się też rzutowało. No, jeżeli było ciężko, to i tak było łatwiej niż poprzednim razem. Jeżeli to jest twój kolejny kontakt z tym tematem, jak rzutowanie, jeżeli pierwszy, no to proponuję obejrzeć sobie to jeszcze raz i spróbuj sobie na prostej bryle coś takiego wykonać. I to naprawdę nie jest ciężkie. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli materiał się podobał, proszę oczywiście o subskrypcję i do następnego razu.